chcę dzisiaj dalej mówić o Jezusie Chrystusie jako człowieku i Bogu. Temu takiemu przedziwnemu połączeniu, które żadna religia nie pojmuje. Bóg pozbawiony bóstwa właśnie. To jest człowiek. Bóg pozbawiony bóstwa. To jest człowiek. Rozumiesz? Bóg pozbawiony bóstwa. Ja kiedyś jak ludziom tłumaczyłem takie rzeczy, mówię, zrozum, że jesteś taki sam jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Chodzi o to, że nie posiadasz tego parametru bycia nadrzędnym bytem. Nie masz tego teraz tutaj. A najlepszy jest Paweł w tym wszystkim, mówi, że a nie wiadomo, kim będziemy później, bo to też jest mistrz. To w ogóle on mnie rozwala w ogóle. Tu wszystko ustalił, całą teologię i w ogóle potem mówi, ale kim my potem będziemy, to nie wiadomo. Chociaż to jest Pismo Święte wszystko, nie? My to nie wiem, to jest, mówi, zagadka dla mnie, co to się z nami zrobi później. Rozumiecie? Co to się zrobi? Chcę mówić dzisiaj o Jezusie, jak ja to nazywam pogromcy diabła, no bo to pogromca diabła jest. To człowiek. Człowiek gromiący diabła, czyli człowiek, który pokonał diabła. Człowiek pokonał diabła. I troszkę taki jeden fragment sobie będziemy czytali i sobie go trochę pooglądamy. Ja go trochę pokomentuję, ale też wam pokażę pewne rzeczy, które odkryłem w tym fragmencie, które są dla mnie w moim życiu bardzo ważne, bo też mnie prowadzą. Stały się częścią takiego mojego osobistego objawienia Chrystusa. Ewangelia Mateusza 3:16 do 4:11. Mamy taki fragment, możecie się w niego wpatrywać, może coś zauważycie jeszcze więcej. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Taki jest tutaj zapis. A przeczytam wam oryginał tego ostatniego zdania, jak ono brzmi. A więc jest ten głos, słychać ten głos, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I dalej to zdanie brzmi tak. Następnie Jezus zaprowadził się na górę w celu bycia samemu pod duchem, kusząc diabła. Tak brzmi oryginał w ogóle tego słowa. To jest w ogóle niesamowita rzecz. Przede wszystkim nie istnieje to tłumaczenie, które jest, kusiciel. Nie istnieje. Tylko tu jest słowo kuszony. Diabeł jest kuszony. Nie Jezus jest kuszony. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Czy rozumiecie, czym jest relacja z diabłem?
Niektórzy rozumiecie, pewnie niektórzy nie. Każdy z nas ma relację z diabłem. Tak jak masz relację z Bogiem, tak masz relację z diabłem, bo wszystko na tym świecie, wszelka forma komunikacji jest relacją. A są relacje, więc jest też relacja z diabłem. I od tego, jaka jest relacja z diabłem, bardzo wiele zależy. Tak jak od tego, jaka jest relacja z Bogiem, bardzo wiele zależy. Można mieć dobrą albo złą relację z Bogiem i dobrą albo złą relację z diabłem. I tutaj jest w ogóle opisane i opisana idealna, ponieważ zaproponowana przez Jezusa, który nie popełnił błędu w żadnej formule myślowej, emocjonalnej, decyzyjnej. On nie popełnił błędu. Więc to, co on tutaj pokazał w relacji z diabłem, to jest optymalna relacja. Ona taka powinna być. Cokolwiek od tego odstaje, to jest grzech, czyli błąd. Trzeba to zmienić. Trzeba zmienić podejście do diabła. Uważam, że problem wielu chrześcijan polega na tym, że mają złą relację z diabłem. Że prowadzą jakąś dziwną, mają tą, ta relacja jest dziwna. Inna. Inna niż ta. Inna niż ta. Spójrz na to. I proszę cię, żebyś od razu sobie weryfikował takie rzeczy. Jakie ty masz podejście do szatana? Do demonów, do tego, co tam, bo szatan, rozumiem, również demony i cały ten system nacisku duchowego. I chciałbym, żebyś patrzył, jaka jest różnica między tym, co tu się dzieje. A więc następnie Jezus zaprowadził się na górę w celu bycia samemu pod duchem, kusząc diabła. Zaraz po tym, jak Jezus zostaje uwierzytelniony przez Boga, zobaczcie, następuje potężny manifest. Oto Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. On tutaj jest uwierzytelniony jako Mesjasz. Po raz pierwszy od 30 lat w sposób nadnaturalny i oficjalny Święty Duch uwierzytelnia Jezusa. Rozpoczyna się służba Jezusa. Można powiedzieć, że tutaj zaczyna się rysować Jego tożsamość w Bogu. A więc Jezus jest ugruntowany w tej chwili w duchowej rzeczywistości jako Mesjasz. I On po tym natychmiast udaje się na pustynię. On nie skacze do góry i nie mówi: nareszcie wszedłem w służbę. Nareszcie jestem apostołem. Nareszcie jestem prorokiem. Nareszcie będę ewangelizował. Och, teraz pójdę jak przecinak. Och, położyli na mnie ręce, udzielili namaszczenia. Idę do przodu. No, ale on nie idzie do przodu. On nie poszedł do przodu. On poszedł na pustynię. Dlaczego? Aby być samemu pod duchem. Co to znaczy, że on chciał być samemu pod duchem? To znaczy, że on chciał się wyćwiczyć w samodyscyplinie. Zaprowadza się tam sam, co oznacza, że jego naturalne funkcje życiowe nie chcą tam iść. Jego dusza nie chce tam iść. Jego dusza chce rozpocząć służbę mesjańską natychmiast. Uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony, idziemy sobie na Golgotę, zbieramy ekipę, pokazujemy nowy światopogląd i tak dalej, i tak dalej. Budujemy Kościół. Bo
bo jesteśmy namaszczeni. Nie, to nie jest jego tok myślowy. On bierze swoją duszę w zarząd, aby ją wyćwiczyć, wytrenować. A żeby ją wytrenować, on idzie w miejsce dyskomfortu. Bo gdzie następuje najlepszy trening? W miejscu dyskomfortu. Kontynuacja wszystkich tych filmów Rockiego, potem jest Creed, Creed 1, Creed 2, Adonis Creed, nieślubne dziecko przyjaciela Rockiego. I on go uczy. Uczy go. I jest piękna sprawa. On przegrywa walkę, ten Creed, jako młody chłopak. Chociaż już jest mistrzem świata. Przegrywa walkę z człowiekiem, który nie ma nic do stracenia. Z bandytą. Z człowiekiem o mentalności bandyty, tak to nazwijmy. Przegrywa tą walkę. Bo tamten nie ma nic do stracenia. A ten jest mistrzem świata. I Rocky go zgadza się, żeby go trenować do walki, w której on zwycięży. I pierwszą rzecz, co robi, wsiada w samochód i mówi, jedziemy. I oni jadą gdzieś na bezdroża Kalifornii, tam, gdzie jest temperatura 40 parę stopni. I tam on przyjeżdża, chłopak z Los Angeles, z dobrego domu. I on mówi do niego, chyba żartujesz, co my tu będziemy robić? On mówi, chcesz być twardy, potrzebujesz twardych warunków. Tu przyjeżdżają bokserzy, którzy się wypalili. Bokserzy, którzy się wypalili. I wiecie, i w tym 40-stopniowym skwarze on utwardza go w tym dyskomforcie. Rozumiecie? On wisi na drążku, Rocky go tłucze w ogóle piłką lekarską po brzuchu, tylko z przerwami na żeganie. Ma przerwę, żeby się zżygać, potem się ma znowu wieszać na drążku i on go znowu bije tą piłką lekarską po brzuchu. Czemu to robi? Żeby go utwardzić. Uważam, że przekleństwem dzisiejszych czasów, dzisiejszego Kościoła jest wygoda. To jest moje zdanie. Wygoda wewnętrzna i zewnętrzna. Poszukiwanie wygody wewnętrznej i zewnętrznej. Powiem nawet więcej. Uważam, że o wiele większy problem jest z wygodą wewnętrzną niż zewnętrzną. Zauważam to. Bo kiedy mówię do człowieka biegnij, to on myśli, że powinien biec 1 kilometr. Ja mówię biegnij. A on mnie czyta, że 1 kilometr. A ja wiecie, czego chcę. Jak ja mówię do niego, biegnij, działaj. Wiecie, czego chcę? Żeby tylko robił przerwy na żeganie. Więc jak do mnie przyjdziesz po usługę duszpasterską czy jakąkolwiek inną, to pamiętaj, że ja tego od ciebie chcę. Jeżeli ty do mnie przyjdziesz i powiesz, Artur, ja potrzebuję zmian, to pamiętaj, że ja chcę, żebyś sobie robił tylko przerwy na żeganie i na nic innego. Mam taką w ogóle filozofię wobec ciebie, bo cię kocham. Rozumiesz? Dlaczego? Bo w skrajnie trudnych warunkach kształtuje się charakter człowieka. I Jezus to wiedział. A więc zamiast ruszyć do służby mesjańskiej, ruszył na pola Jerycha. Rozumiesz, gdzie ruszył? Aby być pod duchem. To było dla niego numer jeden. Początek służby mesjańskiej, zaznaczam. Początek apostolstwa. On się idzie wytrenować, być pod duchem. On wie, że ciało pożąda przeciwko duchowi. Myślicie, że jego ciało nie pożądało przeciwko duchowi? Tak samo pożądało jak moje i twoje. Bo to jest zasada, która dotyczy wszystkich. Ciało pożąda przeciwko duchowi.
I nie ma takiego ciała, które nie pożąda przeciwko duchowi. Kiedy ciało przestanie pożądać przeciwko duchowi? Jak się go wytrenuje. Rozumiesz? Jak się wytrenuje. Jak się go nie wytrenuje, ono będzie zawsze miało dylematy. I będzie się przychodziło, pastorze, a dlaczego mi to nie wychodzi? Bo kapie z tego. Dlatego. Bo kapie z tego. Jak to ci nie wychodzi? To jest totolotek, że ma wyjść albo nie wyjść. W chrześcijaństwie nie ma totolotka. Tu nie ma wychodzi, nie wychodzi. Jeśli ktoś komuś nie wychodzi, powodem jest to, że ten człowiek się nie wytrenował. Powodem jest to, że ten człowiek się wycofuje z wiary. To jest powód, że nie biegnie aż do tego, aż do omdlenia. Rozumiesz? To jest powód. Biegnie kilometr. O, przebiegłem, jestem w służbie. Do omdlenia. Do omdlenia. Roki jedzie samochodem, a Adonis biegnie za samochodem. Po szosie. Tam jest 40 stopni, przy szosie 60. Rozumiesz? Pada na szosę. Roki nawet z samochodu nie wychodzi. Mówi, tylko mówi, wstawaj dzieciaku. Wstawaj dzieciaku, wstawaj dzieciaku. On ma omdlenie. Rozumiesz? Ale on ma biec. I Jezus tak idzie taką rzecz zrobić. Zamiast pobiec w służbę, idzie łamać siebie. Rozumiesz, że on to robił? On tam poszedł łamać siebie. Myślisz, że po co on tam poszedł? Po co poszedł Jezus na tą pustynię? Dla zgrywu? Żebyśmy mieli o czym, kurczę, potem czytać? Jezus potrzebował treningu, bo był człowiekiem. Był człowiekiem. Potrzebował ćwiczyć. Rozumiesz? Trenować. Żeby coś osiągnąć, trzeba to wypracować. Te chore mentalności hiperłaskawców dzisiaj, torpedujące umysły chrześcijan i tłumaczące im, że jesteśmy pod łaską, w związku z tym my nie musimy przepracowywać, nie musimy trenować. To jest przekleństwo dla Kościoła. Bo Jezus taki nie był. Oto Twórca łaski, oto Pan łaski idzie na pustynię, aby wyćwiczyć swoją duszę. To zrobił Jezus. Ten czyn natychmiast ściągnął diabła do jego życia. I się rozpoczął kosmiczny pojedynek. Rozumiecie, co on robi? On jest świadomy, że kiedy pójdzie na pustynię trenować swoją duszę, to ściągnie do siebie diabła. Posłuchaj mnie teraz. Przede wszystkim teraz mówię do tych z was, którzy boicie się diabła. A powiem ci, po czym poznasz, że się go boisz. Po tym, że jak się zaczyna w twoim życiu coś napinać, rozumiesz, to w środku zaczynasz drżeć. Pojawiają ci się łezki w oczach i zaczynasz uwalniać wszystko, co wiesz na temat gromienia szatana. To oznacza, że się go boisz. I nie zmienisz tego. Nie zakrzyczysz tego teraz, bo ty wiesz doskonale, o czym ja mówię. Bo coś się stało. Grunt się zapadł leciutko. Wpadłem w błoto po kostki. Diable, nie będziesz mi brudził butów. Rozumiesz? Won szatanie.
itp., itd., i tak dalej. Ja nie mówię o zarządzaniu tutaj. Zarząd jest czymś innym. Nie do tych mówię, którzy zarządzają szatanem. Mówię do tych, którzy się boją go. Bo Jezus poszedł na pustynię, aby być pod duchem, kusząc diabła. A więc on go zaprosił tam. On go zaprosił do współpracy. Zaprosił go do współpracy. Tak jak Rocky zaprosił do współpracy słońce kalifornijskie. Trudne warunki bytowe i wiele innych rzeczy, aby swojego podopiecznego wytrenować. Wiecie, później fajnie w tym filmie jest pokazane, kiedy on tą walkę toczy i naprawdę zbiera potężne ciosy od człowieka, który jest od niego kilkadziesiąt kilogramów cięższy. Pada na ziemię, omdlewa, ale wiecie, co się dzieje? Wstaje. Za każdym razem życie mu przelatuje przed oczyma, ale on wstaje. Dlaczego on wstaje? Czemu on wstaje? Bo on jest wytrenowany. Rozumiesz, o czym mówię? Wyćwiczony. Dlatego wstaje. Nie dlatego, że on ma dobre chęci. Każdy z nas ma dobre chęci. Nie ma tutaj człowieka, który ma złe chęci. Rozumiecie? Ale Jezus, który też miał dobre chęci, wiedział, że potrzebuje treningu. On wiedział, że potrzebuje spotkania z szatanem. On wiedział, że potrzebuje spotkania z szatanem. Wielu chrześcijan nigdy nie spojrzało diabłu prosto w oczy. Zawsze uciekali ze swoją głową. Chowali się za aniołami, za różnymi rzeczami. Rozumiesz? A ja spojrzałem diabłu prosto w oczy parę razy. Po prostu. Zrobiłem to celowo. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Spojrzałem mu parę razy prosto w oczy. Pamiętaj, największe opresje są wtedy, kiedy uczysz się panować swoim duchem nad swoją duszą i ciałem. Nigdy nie będziesz miał większych opresji. Reszta to jest drobiazg. Jak ty się w tym wytrenujesz, to potem obojętnie, co się będzie działo, rozumiesz, to nie będzie wpływać na ciebie w taki sposób, jak być może wpływa dzisiaj. Ostatnio przyszedł do mnie człowiek, skontaktował się ze mną tam, no spotkał się w ogóle i mówi do mnie, żebym coś zrobił, jakoś mu pomógł, wierzący człowiek, bo go prześladują w pracy. Ja mówię, gdzie pracujesz? No tam w korporacji, tam. Jak to cię prześladują? No bo tu mnie podsłuchują mnie. Ja mówię, słucham? No, bo to zamontowali mi coś w laptopie. Ja mówię, a kim ty jesteś w tej firmie tam? Jakim ty jesteś człowiekiem? Jakimś kierownikiem wysokim? Nie, nie, tam jakimś, jakiegoś tam, wiesz, w zarządzie, ale jakiegoś tam bardzo niskiego rzędu. Ja mówię, a to, nie wiem, może posiadasz jakieś wiadomości tajne? Może ty jesteś milionerem po kimś? Nie, wiesz, oni to złośliwie robią tu. Aplikację mam wmontowaną i mówi... Też mówi, mi wmontowali w okulary, tutaj mówi, chipa. Ja mówię, gdzie? Tu w zawias. Ja mówię, posłuchaj, mówię, wiesz, ile kosztuje chip wielkości zawiasu w okularach i wmontowanie go? 600 do 800 tysięcy. Nie wiem, czy ty rozumiesz mnie. To w ogóle są... rzeczy,
którymi się służby bezpieczeństwa zajmują. Taką technologią. Tak się polityków bada. Nie wiem, milionerom się coś tam, kurczę, wkręca. Wiesz, jak chce się... On mówi, nie, wiesz, ja mówię, ja ci coś powiem. A i on mówi, to co wreszcie o tym myślisz? Ja mówię, powiem ci, co myślę. Jesteś przewrażliwionym człowiekiem do tego stanu, że masz obsesję. Masz obsesję. A masz obsesję, bo jesteś przewrażliwiony. Dlaczego? Teraz o co chodzi? Przede wszystkim z tym przewrażliwieniem. Co to kogo obchodzi, że cię podsłuchują? Mnie to w dupie mogą chip zamontować. Ty. Co mnie to obchodzi? Bo to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Co to kogo interesuje? Przecież to są bardzo proste rzeczy. Społeczeństwo dzisiaj i Kościół jest w stanie potrzeby ogromnego komfortu. Ale Jezus taki nie był. On poszedł na pustynię. On pokazał, mnie nie interesuje komfort. Ja się nie boję tego. On powiedział do diabła, chodź! I zobacz, jak trenuje się Syn Boży. Rozumiesz? Posadził go na ławce i pokazał mu, jak wygląda trening mistrza. Jezus nie poprzestał na tym, że był w odosobnieniu. Wiesz, co zaczął robić? Pościć. To było mało, że poszedł w odosobnienie. On zaczął pościć. Post przybliżał każdego dnia jego fizyczne ciało do śmierci. A dusza zaczęła się uczyć, jak żyć, kiedy ciało umiera. Rozumiecie? Dzisiaj ludzie narzekają, że krzesło za twarde. Chrześcijanie, zranili mnie w kościele, pastorze. Naprawdę. To trzeba uruchomić modlitwę wstawienniczą. Żeby ludzie byli dla siebie mili. Nareszcie. Bo to mili muszą być. A on idzie na pustynię. Bierze post. Żeby swoje ciało nauczyć tego, że jest zależny od ducha, a nie od tego, co czuje dusza. Rozumiecie? Nie umacniał się w ciele, lecz osłabł, ucząc je zależności od ducha. Sam sobie to zrobił. Sam sobie to zrobił. Sam sobie to zrobił. Ja dzisiaj nie poszczę, bo ja się wytrenowałem. Ale ja na początku mojej służby pościłem systematycznie przez kilka lat. Wiecie, jaka była moja intencja? Nauczyć moje ciało, że jest zależne od ducha. To mi przyświecało. Nauczyć moje ciało milczeć. Ja miałem strasznie głośne ciało. Ja miałem naturalnie głośne ciało. Moje ciało krzyczało. Tego chcę, tamtego nie chcę. To mi daj, tamtego nie dawaj. Jak śmiesz. Tak? Dobrze. Zobaczymy, co powiesz po 3 tygodniach niejedzenia. Zobaczymy, co powiesz wtedy. Wiecie, co się dzieje? Ono już przestaje mieć taki silny głos. Przestaje mieć taki głos silny. Okazuje się, że wiele impulsów w ogóle nie działa na nie już. Już nie oczekuje takiej miłości od ludzi, takiego zrozumienia. Wiecie, czego zaczyna oczekiwać? Żeby przetrwać. Jedyną rzeczą, którą zaczynasz mieć w głowie po okresie postów, to jest to, żeby przetrwać. Jak przetrwam jutrzejszy dzień? Muszę iść do pracy, muszę myśleć konstruktywnie, muszę się zająć dzieckiem, bo jest małe.
Rozumiesz? A jesteś słaby. Jesteś słaby. Ale tak się zaczyna służbę. Tak się służbę zaczyna. Pamiętaj. Tak jak życie wieczne zacząłeś od śmierci starego człowieka, tak służbę mentalności duszy. Rozumiesz? Mentalność duszy, która jest wytworzona w taki sposób, by chronić ciało. One ze sobą kooperowały tyle lat. Jezus pokazuje, co zrobić. Co zrobił? Wziął to za mordę wszystko. W swojej własnej osobie. I przystąpił do Niego, a gdy pościł 40 dni, 40 nocy, wówczas łaknął. Widzimy normalną reakcję człowieka. Jest głodny. To jest mało, że jest głodny. Zaczynają mu siadać różne funkcje. Rozumiesz? Siadają mu różne funkcje. Zaczynają boleć nerki. Rozumiesz? Różne rzeczy się dzieją. A wszystko się dzieje na pustyni Jerycha, przypominam. Temperatura w nocy spada do zera. W dzień 40-50 stopni. Rozumiesz? Sucho tak, że się w głowie nie mieści. Bo to jest teren depresyjny, z którego wychodzą góry. I przystąpił do niego kuszony, tak mówi oryginał, a nie kusiciel. I rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Kiedy przyszedł do niego szatan, to na początku co zrobił? Zasiał wątpliwość w to, że Jezus jest Synem Bożym. On robi to zawsze. To jest pierwsze działanie diabła. Jeżeli w ogóle interesuje cię to, aby rozpoznać, jak on funkcjonuje, to przyjrzyj się temu. On najpierw zasiał wątpliwość. A potem zaczął przekierowywać uwagę Jezusa na jego fizyczne potrzeby. To jest również jego standardowy ruch. Najpierw podważa twoją tożsamość jako dziecka Bożego. A następnie przekierowuje umysł na potrzeby. Ja tego potrzebuję. Ja to muszę mieć. Ja bez tego nie mogę żyć. Odzew był natychmiastowy. To jest bardzo ważne. Natychmiastowy i jaki? Wypowiedziany. Jezus rzekł: napisano, nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Boga. Natychmiast odpowiedział. Ludzie zwlekają w ogóle, żeby z diabłem porozmawiać. Ja tego nie rozumiem. Przychodzi szatan do życia człowieka i człowiek trwa w tym stanie opresji. Dzień, drugi. Na przykład przychodzi do mnie potem taki człowiek, mówi: diabeł mnie dojeżdża tydzień. Tydzień? Jak to się stało? Czemu cię dojeżdża tydzień? Czemu nie zareagowałeś jak Jezus od razu? Od razu. Czemu nie zrobiłeś od razu tego? I do skutku. No, robiłem. Oj, to jest właśnie, no, robiłem. A czemu przestałeś? Czemu przestałeś?
Jak to robiłeś? Pokaż. Pokaż, jak to robiłeś. Bo on zrobił coś takiego. Zacytował pewien fragment Pisma Świętego. I skończyła się opresja. Ktoś powie, no jak to jest możliwe? Ja też cytuję Pismo Święte. Ja też wypowiadam też, tylko widzisz, teraz musisz zrozumieć jedną rzecz. Jezus tym żył. On nie miał innej konstytucji. On był przekonany, że człowiek, również fizyczny, nie żyje tylko chlebem, ale żyje słowem. Jezus wierzył w to, posłuchajcie, że jest w stanie proklamować Słowo Boże do swojego ciała i tak może do końca świata. Jezus był przekonany, że może mówić do swojego żołądka, nerek, wątroby, mózgu. Jezus był przekonany, że słowo wypowiadane jest tym samym, co fizyczny pokarm. On w to wierzył. I teraz skonfrontuj swoją wiarę, kiedy wypowiadasz słowo. I mówisz do szatana, precz szatanie, nie samym chlebem człowiek żyje, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust Pana. Co ty masz tutaj w swojej w ogóle, w swojej duszy? Co ty przez to rozumiesz? Bo Jezus rozumiał, że słowo i chleb to jest to samo. Że można się najeść, a można też nie mieć co jeść i mówić, że się jest najedzonym i organizm będzie funkcjonował w 100% jak należy, mimo że będzie odczuwał łaknienie. On wierzył w takie rzeczy. To nie są kolokwializmy, tak jak w ogóle się słowem człowiek żyje, trzeba być takim, wiesz, no nieważne, co tu się dzieje, żyjemy słowem. To nic nie znaczy. Jezus słowo traktował jak pokarm. Jak pokarm. On wierzył, że słowem się materializuje różne rzeczy. On nie żył w jakiejś enigmatycznej mentalności. On po prostu wierzył, że słowo ono może materializować. On w to wierzył. Dlatego, kiedy on to powiedział, posłuchaj, wiesz, że szatan jest stary. Rozumiesz? To starzec. Co to znaczy, że to jest starzec? On naprawdę dużo przeżył. On zna narody, pokolenia, mentalności. On wie, jak ludzie myślą. Wie, jak ludzie czują, wie, jak ludzie mówią. Czy ty w ogóle wiesz, że ty możesz proklamować słowo wiary, a głos ci zadrży i szatan cię oleje natychmiast? Zadrży ci głosik tylko. Mimika twojej twarzy będzie prezentowała coś innego niż mówisz i leżysz, przyjacielu. Co ty w ogóle myślisz, że to jest? Że ty coś powiesz, precz szatanie, a cała twoja w ogóle osoba prezentuje stan lękowy i że szatan odejdzie od ciebie? Proszę cię. Ja miałem różne sytuacje w swoim życiu. Widziałem ludzi, którzy mieli broń w ręku, ale ich twarz wskazywała na to, że nigdy nie będą w stanie jej użyć. I on mógł stać z bronią naprzeciwko ciebie, rozumiesz, a ty wiedziałeś, że on nigdy jej nie użyje. Bo on by cię... Ja nieraz byłem straszony przez ludzi, też mnie straszył, nie?
Byli tacy ludzie, którzy mnie straszyli, oczywiście to była mniejszość, bardzo duża mniejszość, którzy rzeczywiście byli zdolni coś zrobić. Natomiast 90% ludzi, która mnie straszyła, to ona była niezdolna, żeby to zrobić. Wiecie, że 90% ludzi, jak mówią, zabije cię, on cię nigdy nie zabije, bo on nie zabije, nikogo on się boi. On się boi zabić. To ma... Wiecie, jakie to jest mały procent ludzi, którzy w ogóle zabiją kogoś? W ogóle proszę cię. Żeby kogoś zabić, to trzeba mimo wszystko posiadać jakieś funkcje odpowiedzialne za to. Nieważne, zdrowy, chory, to ja nie wiem, trzeba posiadać jakieś funkcje. Większość ludzi jest wystraszona. Zabiję cię. Goń się. No weź. No zabij. No weź mnie zabij. Weź mnie dźgnij. No nie zrobią tego. Się boją. Co z trupem zrobią? Człowieku. No tak. To są proste rzeczy. To nie jest w ogóle to firmy amerykańskie i tak dalej. Rozumiesz, o co chodzi? Zabić kogoś. Diabeł widzi. Ty go gromisz, a się trzęsiesz. Mówisz słowo, jesteś wykuty w tym, a twoje w ogóle oczki uciekają na wszystkie strony. Precz, szatanie, precz, szemele, beresenele, przez diable, precz w imieniu Jezusa, precz, przez krew Jezusa, przez krzyż Jezusa, przez grób, przez co jeszcze, przez co? Wszystko możesz tam, rozumiesz? Precz, szatanie, precz, precz. Przychodzi pastorze, nie odchodzi. Co ja mam zrobić teraz? Reklamację złożyć, tak? Reklamację, bo szatan nie odchodzi. Jak ma odejść szatan, rozumiesz? Jak twój w ogóle przekaz twojego ciała, tak? Stan twoich emocji jest taki, a nie inny. Zobacz, jaki ty jesteś. W ogóle weź tak przestrasz złodzieja. Złodzieja zwykłego jakiegoś tam. Weź go przestrasz tak. Jak ty na niego... Do niego nie podejdziesz w odpowiedni sposób, że on nigdy w życiu się nie ruszy, nie? To trzeba wywrzeć odpowiednią presję. Rozumiesz? Presję trzeba wywrzeć. Mój znajomy, to lata temu na Brudnie tam mieszkający, dziecko mu się urodziło, jakiś z miasta chłopak. Urodziło mu się dziecko i stali tam takie, no takie tam lokalsi tam w ogóle tam blokowi się tam mordę darli pod blokiem. Krzyknął im raz, uciszcie się, mówi dzieciak mi nie może usnąć. Dobra, goń się, zgredzie i tak dalej, wiesz o co chodzi, nie? Powiedział drugi raz, trzeci raz szedł z karabinem Kałasznikowa do nich. Rozumiecie o co chodzi? Zszedł do nich, proszę ciebie, i mówi, zamknijcie mordy, bo was wystrzelam. Jaka tam cisza była, człowieku, już do końca tego osiedla. Wywiera presję. Zszedł normalnie w dresie, w ogóle wiesz o co chodzi, z kałachem w ręku. Oni, nie no, co to, rozumiesz, co to, to ta sama akcja. On był jednorodną bryłą informującą ich, co ich spotka. Ilu takich chrześcijan jest? Jezus taki był, jak on powiedział, nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Pana, to była kapitulacja szatana. Jezus całym sobą to pokazał. 40 dni nie je zaznaczam. Nie jest w dobrej kondycji fizycznej. Ale jest po treningu już. Zauważyliście, że szatan nie przyszedł do niego wcześniej? Szatan jest taka też postać. Wydaje się, że niby mądry, ale nie mądry. On taką strategię przyjął, że jak Jezus będzie pościł te 40 dni, po 40 dniach, jak on do niego przyjdzie, to wtedy Jezus będzie słaby. Ale Jezus był po treningu już. On już 40 dni panował nad swoim ciałem. Rozumiesz?
On już był po ciężkim treningu. On nie był słaby. On był mocniejszy niż jak wszedł na tą pustynię. Trening cię umocni. Ugruntuje. Rozumiesz? Uważam, że każdy sługa Boży powinien mieć swoją pustynię. Powinien mieć swoją pustynię. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem: aniołom swoim przekażę o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Spójrz, Jezus tam się powołuje na prawdę, Bożą określoną wartość. On wierzy i manifestuje tę wiarę. Diabeł kończy ten etap. Został odparty, ale to nie oznacza, że przestał działać. Nie opuścił go, lecz poszedł dalej. Wielu chrześcijan nie rozumie tego, że odeprą atak i pojawia się silniejszy atak. Co się stało? Dlaczego to się stało? Normalna sprawa. Tak działa szatan. Co się dzieje? Jego obecność staje się odczuwalna dla Jezusa. Jest napisane: wziął go. Do tej pory go nie dotykał. Do tej pory Jezus nie miał opresji natury fizycznej. Teraz zaczyna mieć opresję natury fizycznej. Nadal atakuje tożsamość Jezusa. Pamiętaj, diabeł będzie bardzo mocno atakował to, że jesteś dzieckiem Bożym. Będzie bardzo mocno to atakował, że wszystko ci się należy, że jesteś pod łaską, że nie musisz zasługiwać, że jeśli upadniesz, to krew Jezusa obmyje twoje grzechy. On uderza w to przez cały czas, bo to jest skuteczne. I co tutaj zaczyna robić? Zaczyna indoktrynować umysł Jezusa nieadekwatnymi do sytuacji prawdami bożymi, chcąc w ten sposób go zwieść. Zaczyna się wyższy poziom ataku. On do niego mówi co? Prawdziwe słowa. Napisano: aniołom swoim przekażę o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. On mówi prawdę Bożą. Ale co? Nieadekwatną do sytuacji. Kolejną strategią, bardzo ważną strategią diabła jest to, że przynosi on chrześcijaninowi Słowo Boże nieadekwatne do stanu jego życia. Bo Słowo Boże jest prawdziwe. Ale stan życia chrześcijanina obecny w danym momencie może być zupełnie inny. Ile w Kościele jest fałszywego doradztwa? Ile jest w ogóle informacji proroczych, tak zwanych? Rozumiecie? Co mam robić? W jaki sposób mam żyć? I przychodzą fałszywe słowa. One nie są fałszywe w swojej istocie. One są fałszywe do ciebie. Na czym polega zwiedzenie? Że ludzie łyknęli fałszywe słowa. Słowa, które nie były dla nich.
które nie były do nich, nie były na ten czas, nie rozpoznali obecnego stanu swojego i przyjęli słowo. Słowo przyjęli. Wiecie, są różne lekarstwa. Wszystkie leczą. Rozumiesz? Rywanol na przykład. Takie lekarstwa, jak się ktoś skaleczy, się przykłada, gazik, bandażuje i to tam wyciąga zarazki różne. Rywanol. W tabletkach taki jest. I teraz na przykład kogoś boli brzuch, ktoś ma rywanol i połknę. Tu działał, to i tu zadziała. Połknie rywanol, zobacz, co się będzie działo. Będziesz miał, człowieku, niezapomniane efekty będziesz miał. Specjalne. Efekty specjalne cię zrobię po rywanolu. Żółtą kupę 6 miesięcy na ciebie, rozumiesz? A brzuch cię będzie bolał 2 razy bardziej. Co to jest? Szatańskie podanie prawdy Bożej w nieodpowiedni sposób lub w nieodpowiednim czasie. I teraz jak Jezus odpowiada? Rzekł mu Jezus, napisane jest i tutaj jest tekst tutaj mówi, napisane jest również napisano. I te słowo również wskazywałoby nam na to, że po prostu jest równoznaczna prawda jakaś. Ale tu nie ma słowa również, tylko to jest takie greckie słowo wstecz. To jest takie dziwne zestawienie. Jest mi tak, napisano wstecz. Mówi do szatana. Nie będziesz kusił Pana Boga swego. Nie będziesz kusił Pana Boga swego. Napisano wstecz. Nie będziesz kusił Pana Boga swego. Co to znaczy? Jezus przedstawia mu prawdę wyższego rzędu, która reguluje tę prawdę, którą przekazał szatan. To jest bardzo ważne. Szatan przychodzi z jakąś prawdą. I teraz chrześcijanin musi rozumieć hierarchiczną zależność prawd Bożych. Wszystko jest zbudowane hierarchicznie. Wielu ludzi nie lubi tego. Wielu ludzi nie lubi, że Kościół jest zbudowany hierarchicznie. No tak. Wszystko jest zbudowane hierarchicznie. Rzeczy zależą od siebie. Kościół jest jak piramida. Rozumiecie? Bo Królestwo Boże jest jak piramida. Jest masa prawd Bożych, ale są prawdy nadrzędne i prawdy podrzędne. I teraz szatan przychodzi do Jezusa z prawdą, która jest nieodpowiednia, ale Jezus jest mistrzem. On zna hierarchię. On mówi wstecz, czyli poprzednio, zanim ta prawda powstała, powstała ta, którą ja ci teraz powiem. I uderza konkretną, zwierzchnią prawdą. Są prawdy zwierzchnie, wyższe. Co się dzieje? Kończy się następny etap kuszenia. Ataku w zasadzie. Kończy się. Czemu? Zadziałał jak należy, jak profesjonalista. Profesjonalista. Ja się zacząłem tego uczyć. W ogóle nie wiem, ilu z was już ma usankcjonowane w sobie to, że Bóg i Jego Słowo to jest jedno. Bo to można dogmatycznie wiedzieć na poziomie intelektualnym, a jednak sobie to dzielić. Ale nie ma podziału między Bogiem i Jego Słowem. Nie ma. I na przykład, jeżeli ty chcesz poznawać Boga, to podstawową rzeczą to jest to, aby poznać wszystkie poglądy Boga. A poglądy Boga są jawne. To, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jakie? Jawne. Nie ma ukrytych rzeczy. Na poziomie dogmatycznym. Nie ma takich rzeczy. Dokopać to się trzeba, przyjaciele, do różnych
pobocznych rzeczy, ale nie do prawd dogmatycznych. Prawdy dogmatyczne są objawione i są jawne. I teraz ja postanowiłem w swoim życiu naprawdę poznać prawdy Boże tak, aby też rozumieć, w jakim systemie hierarchii one są zbudowane. Bo przychodzi do mnie diabeł i on mi podaje prawdy pewne. I on mi robi zarzut z nich. A ja teraz mówię, ale wstecz jest taka prawda. Ja ci powiem jaka. I ja na niej stoję. Ty stoisz na tej, ja stoję na tamtej. Na przykład, prawda jest pierwsza niż miłość. Pierwsza. Ona powstała jako pierwsza. To jest bardzo ważne. Miłość dopiero wyrosła z prawdy. Powstała w wyniku istnienia prawdy. No i dobra, i teraz ktoś przeżywa pewien brak miłosny. I przychodzi do mnie i mówi, bo ty tutaj takie rzeczy robisz w tym kościele, że tutaj to jest takie rzeczy, że miłości nie ma. Takie. No ale załóżmy, że już trybi coś, no i mówi, i wiesz, tutaj ta, z tą miłością to jest tak, że trzeba tutaj to podkręcić. Będziemy tu. Ja mówię, no ale jak podkręcić? Powiedz mi, to ja się nauczę tego i podkręcę. Tylko mi powiedz. Daj mi jakieś. I co ten człowiek zaczyna mówić do mnie? A ja już wiem, że już zaczynam mieć spotkanie z szatanem. I on mnie teraz mówi, odwracając hierarchię. I on nie wie o tym, że on to do mnie mówi. Bo on zaczyna mi budować podstawę dogmatyczną na miłości. I ja już wiem, że mam dialog z szatanem. Ja mówię, Lucek, znamy się. Czego ty mnie to odwracasz? Uargumentuj mi to, ale nie odwróć. Bardzo proszę, ja przyjmę od ciebie każdą korektę. Jestem pierwszy do takich rzeczy. Ale nie odwracaj mi tego. Bo ja wiem, jaka jest prawda nadrzędna. Nadrzędna prawda. Nadrzędna. A więc widać, że kiedy uwalnia Jezus nadrzędną prawdę, szatan przestaje atakować. Czyli nadrzędność prawd zamyka temat szeregu opresji. Przykład. Człowiek czuje się poniżony. Jakiś tam klasyk taki. Poniżony, tu mnie nie lubią, tak jak dzisiaj Emilia opowiadała. To jest bardzo mocne świadectwo, co ona dzisiaj powiedziała. Tu mnie nie lubią, tu mnie tak widzą i tak dalej, i tak dalej. Czy ona tak nie czuje? No czuje. No czuje. Ale istnieją prawdy większe niż to, co ona czuje. I prawdy mówią te tak. Jesteś córką Boga, umiłowaną przed założeniem świata. Jesteś dla mnie jak Jezus. Znam cię bardzo dobrze. Ukształtowałem cię w łonie matki twojej. Rozumiesz? I tak dalej, i tak dalej. Ale ona nie czuje tego. Ona czuje się gorsza. Szatan ją atakuje. Czym? Systemem miłosnym. On ją atakuje na poziomie miłości. Ona nie czuje tych rzeczy. I co teraz Emily mówi? Ona się obudziła i zaczęła mówić tak. Aha, ja i prawda to jesteśmy jedno. Ja jestem z prawdy. Z prawdy. Czyli co? Ona natychmiast przeszła do rzeczy, które są większe. Do prawd zwierzchnich. Co się stało?
nastąpiło załamanie opresji. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Trzecie podejście diabła do Jezusa było postawieniem wszystkiego na jedną kartę. Szatan jest krótkodystansowy. Wbrew obiegowej opinii to jest krótkodystansowiec. Jeśli odpowiednio się rozgrywa z nim działania, on bardzo szybko wszystko stawia na jedną kartę. Rozumiesz? Zaproponował mu władzę. Władzę, która jest najbardziej pożądaną rzeczą na ziemi. On mówi, dam ci władzę. Dam ci władzę. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie. I to słowo precz jest bardzo ciekawe. Ja zawsze, ja na początku jak czytałem precz, ja w ogóle używałem słowa precz. Precz, szatanie. Nawet czasami jeszcze teraz mi się zdarza, bo mi się to gdzieś w głowie zakodowało. A to w ogóle słowo, to oznacza poprowadzić w dół. Wziąć kogoś i sprowadzić go w dół, do parteru. Rozumiesz? W miejsce podrzędności. To jest w ogóle precz. I teraz popatrz, tu nie chodzi o słowo wypowiedziane precz, tylko o postawę wobec tego osobnika. Bo to ludzie uważają, że powiedzą słowo precz do szatana. Precz. To jest archaizm. To trzeba zrozumieć, co za tym stoi. To jest poprowadzenie kogoś w dół. Wprowadzenie kogoś w miejsce poniżenia. Rozumiesz? Poniżenia. Chrześcijanie zamiast siebie poniżać nawzajem albo siebie personalnie, to powinni poniżać diabła. Kiedyś Agata o tym wspominała, jak wygląda większość początków ewangelizacji Anakondi, tego ewangelisty z Ameryki Południowej. On naprawdę potrafił rągać diabłu godzinę. Jest spotkanie ewangelizacji, to jest niespotykane u nas. Wyobrażacie sobie, że przyjeżdża ewangelista na stadion dziesięciolecia i pierwsza godzina to jest ubliżanie szatanowi. Przecież tam by w ogóle ludzie wyszli stamtąd, poszliby gdzieś. Rozumiesz? Tak jak szatan by odchodził, tak by ludzie wychodzili. Oni by wychodzili razem z nim, bo by byli z nim połączeni. O, to jest ważne, żebyście rozumieli to. Szatan by odchodził, oni by odchodzili. A wielokrotnie na takich ewangelizacjach to ludzie zostają różni, bo szatan zostaje. Ja też chcę, żebyście to rozumieli jako usługujący. Wielokrotnie ludzie zostają na spotkaniach, bo szatan zostaje. To nie jest w ogóle takie słodkie. Kiedyś głosiliśmy w Pile. Mieliśmy taki cykl ewangelizacji ulicznych i uzdrowieńczych spotkań. I między innymi Grzesiek Kloc z nami tam robił muzykę robił do tego. I śpiewa. Grzegorz piosenki. I tam ludzie chodzą, to tu pogłoszą komuś, to tu pogłoszą. My taką rundkę robiliśmy po tej Pile z takim megafonem. To było przed tymi uzdrowieńczymi spotkami. Zapraszaliśmy ludzi na spotkanie uzdrowieńcze. I dotarliśmy na to miejsce, gdzie Grzesiek tam śpiewał. No i tam głosili też różne osoby. I naprawdę tam było tak bardzo
sympatycznie. Ja mówię, to teraz ja bym pogłosił. Dał mi ten mikrofon, jaki się zrobił dym od razu. Od razu człowiek, który tam w kamienicy mieszkał obok, otworzył okno, wystawił kolumny na okno i zaczął w ogóle puszczać na cały regulator wulgarny hip-hop. Rozumiecie? Stoję z tym mikrofonem, mówię, w imieniu Jezusa przeklinam ten sprzęt, spaliły mu się te kolumny. Dym, człowieku. I potem Grzesiek mówi, no proszę, mówi tak. Ja tu stoję, śpiewam, jest dobrze. Przyszli, rozpierducha. O co chodzi? Dlaczego? Tak mówię, co to w ogóle było? No szatan zaczął odchodzić. Bo szatanowi nie przeszkadzają różne rzeczy. Wiesz, jak poznajesz szatana, jak masz z nim dobrą relację, musisz mieć dobrą relację z szatanem. Będziesz miał złą, to jego działania nie będą ci dobrze znane. Ty musisz zrozumieć, co ja do ciebie mówię teraz. Ja mam bardzo dobrą relację z diabłem. Bardzo dobrą. On mnie nienawidzi. Nie lubi ze mną przebywać. Rozumiecie? On mnie nie lubi. I też mnie nie kusi. Bo mnie nie lubi. W ogóle zrozumcie mnie. On nie przychodzi do mojego życia z opresjami. Ja nie mam opresji diabelskich. Długo już. Bo on mnie nie lubi. Bo ja nie jestem człowiekiem, który ma z nim złą relację. Ja mam relację pańską z nim. Taką jak Jezus Chrystus. I ja się tak zachowuję wobec niego. Bo ja się tego nauczyłem. Ja się tego nauczyłem między innymi z tych wersetów tutaj. Jaką mieć relację z diabłem? Idź precz, szatanie. Albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. On mu zaproponował władzę. Reakcja Jezusa była automatyczna. Zaprezentował mu władzę wyższego rzędu. Nie, już tu nie było wypowiedzi jakiejś takiej dogmatycznej tylko. Tylko on go poprowadził w dół. On powiedział, jesteś śmieciem. Ja ci teraz pokażę, jak to jest być śmieciem. Ja ci pokażę to, jak być śmieciem. Ja cię poniżę. Kiedyś będąc w świecie, poniżyłem pewnego człowieka. Polegało to na tym, że był mi winny jakieś pieniądze. Szliśmy ulicą, on akurat się trafił. On był w jakimś towarzystwie, ja byłem chyba z jedną osobą. I on szedł, taki dosyć taki pewny siebie. Był tam w kilka osób. I to był dzień. A ja pamiętam, wyjąłem broń i krzyknąłem, na kolana! I on ukląkł tam i się posikał. I teraz rzecz się dzieje po nawróceniu moim. Ja chciałem go przeprosić za to w ogóle i ogłosić mu Ewangelię, a on przede mną tak uciekał. Ja za nim zacząłem biec. Pobiegłem za nim. Rzecz oddzielała kilka lat. To kilka lat, słuchajcie, było. A ja, wiecie, zdjęty w ogóle wyrzutami sumienia, mówię, kurczę, Duch Święty mi przypominał takie różne rzeczy i to, co mogłem, to ja tam załatwiałem. Ludzi przepraszałem, no rozumiecie, no tak. Ja go wreszcie dopadłem, tego chłopaka, i on mówi, nic mi nie rób, ja mówię, ale ja chciałem cię przeprosić w ogóle. Mówię,
przepraszam, a on dalej nie słyszy, mi nic, tylko mi nie znie. Ja mówię, i potem ja sobie na komorze któreś uświadomiłem, Boże, jaką siłę ma poniżenie człowieka. Jakżeż można poniżyć człowieka, jak można go straumatyzować, jak można w ogóle mu załadować w ogóle materiał lękowy do głowy. Ale potem zacząłem mówić, rozumieć, to samo można zrobić z diabłem. Ale jaja, mówię. Mówię, Jezu, ty straumatyzowałeś go. Ty doprowadziłeś go, bo tutaj jest zaraz tekst taki. On powiedział precz, czyli on go poniżył, poprowadził w dół, jest napisane, wtedy opuścił go diabeł. On od niego odszedł. I przez resztę Ewangelii nie mamy precedensu mówiącego o tym, że Jezus ma jakąś dziwną komunikację opresyjną z szatanem. Nie wiem, czy wy to rozumiecie. 3,5 roku mesjańskiej służby bez opresji. Interesuje cię coś takiego? W ogóle interesuje cię, żeby diabeł czuł się poniżony? Żeby był straumatyzowany? Żeby był postacią, która jak będzie myśleć o tobie, to będzie miał dreszcze? Jak to cię interesuje, to jest wzór. On mu pokazał władzę. Ja ci pokażę władzę. Co to jest władza? Co to jest władza? Ja cię sprowadzę do parteru. To jest wielka różnica między polemiką. Rozumiecie? Chrześcijanie polemizują z nim. Tu są opisane 3 poziomy ataku. I posłuchajcie, nie ma innych. A wiecie czemu nie ma innych? Bo na Jezusie zostały pokazane wszystkie możliwości szatana. Nie ma innych możliwości szatan. On wykorzystał na Jezusie wszystko, bo to była najpotężniejsza maszyna, którą on chciał powalić. Więc on wytoczył przeciwko niemu wszelką możliwą broń. I teraz posłuchaj. Zweryfikuj twoje opresje. Zweryfikuj opresje, jakie masz. Co cię tam gniecie? Gdzie ci tam trzeszczy? Jak cię tam diabeł atakuje, jak twierdzisz? Ja w ogóle, przyjaciele, uważam, że masa rzeczy, które przeżywają chrześcijanie, to nie są żadne opresje diabelskie. Ja osobiście uważam, że w wielu rzeczach, gdzie chrześcijanie gromią diabła, nie ma diabła. Jego tam nie ma. Ja uważam, że chrześcijanie prowadzą dziwaczne walki ze swoimi umysłami. W ogóle, bo wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wierzący jest w stanie sobie wyprojektować szatana, wyprojektować demony. Rozumiecie, o co chodzi? Wyprojektować. Bo się okazuje, że prostymi manewrami psychologicznymi możemy się pozbyć opresji. Jak to jest możliwe, żeby psychologią się pozbyć szatana? Psychologią się nie można pozbyć szatana. Wiecie co? Ale psychologią się można pozbyć zaburzeń w głowie. Ja uważam, że wielu chrześcijan to w ogóle nie ma problemu z szatanem. Absolutnie. Wiecie czemu? Bo oni zacięcy są. On się nie interesuje nimi. To tak jak z tym kolesiem. Chip człowieku w okularach, aplikacja w tym. A jaki był przekonany? Ja mówię, rozważ temat obsesji. Rozważ to. Rozumiesz? Nasz ruch jest atakowany przez diabła, więc wielu z was też jest atakowanych przez diabła. Ale zastosowanie odpowiednich technik umożliwi ci momentalne ogarnięcie tematu. On go przelicytował. On mówi, dam ci władzę. Na ziemię! Rozumiecie, o co chodzi? On mówi, tak. On go przelicza, on mówi, dam ci władzę. A tutaj stoi przed nim posiadacz wszelkiej władzy.
Nie, rozumiesz, ale pytanie, czy ty wierzysz w to, że jesteś posiadaczem wszelkiej władzy? Czy ty wierzysz, że masz władzę? Ja nie wiem, czy wierzysz, że masz władzę. Władzę się czyni. Patrz, jak ktoś idzie do policji, dostaje blachę, dostaje gnata, dostaje pałę. Rozumiesz, o co chodzi? Jest policjantem. Czy ty myślisz, że on podczas akcji zastanawia się, czy ja na pewno mogę tą pałą przylać? Muszę się zastanowić. Ja muszę pomyśleć, czy ta blacha jest prawdziwa. A czy ja nie mam ślepych kulek? A może mi podłożyli ślepe kulki? Może oni się ze mną bawią? Nie. Policjant nie ma dylematów. On jest policjantem. On wie, że jest policjantem. Skończył szkołę, przyjął się do pracy, dostał blachę, pałę, gnata, mundur. Jest policjantem. A wielu chrześcijan się zastanawia, czy są chrześcijanami. Jak jest wszystko pięknie, to wielbią Boga, cieszą się. Podczas ataku oni się zastanawiają, czy mają władzę. A jak nie odejdzie, to się wprowadzi do ciebie. To miły staruszek. Rozumiesz? To byś miał kumpla. Jak nie odejdzie, miał kumpla. Potem sprowadzi innych. On ma taką tendencję do imprez. Rozumiesz? No to bardzo proszę. Ty nie rozumiesz, że to jest droga w jedną stronę? To jest droga w jedną stronę. Pokaż mu władzę. Właduj go w traumę. Rozumiesz? Zrób mu coś. Zareaguj jak należy, jak Jezus. Zareaguj jak Jezus. Ja się wyćwiczyłem w reakcjach Jezusa. To nie są żadne moje kurcze wymysły, ani jakieś patenty. Ja nie mam żadnych patentów. Ja to wziąłem, mówię, aha, to tak trzeba robić. To tak trzeba działać. Rozumiesz? Tak trzeba robić i tak trzeba działać. On się zachował jak król. Jak król się zachował. Wziął go i go spacyfikował. Rozumiesz? Bez jakichś myśli lękowych czy czegoś, nie? Dzisiaj w nocy, wczoraj wieczorem wziąłem Grypex. A ja mam tak, że jak czasem wezmę taki Grypex, to ja nie mogę spać po tym. Mam takie coś. I ta cała noc to była taka przewalona u mnie dzisiaj, nie? Mówię, kurczę, znaczy tam trochę spałem, ale i takie miałem głupie myśli, takie pół sny, pół myśli, ale jakie głupie. No się w głowie nie mieści, nie? Tam sobie takie troszkę powymyślałem takich patentów związanych z TikTokiem, tam jak to, ja to sobie tam poukładać, tam sobie będę to realizował. Instagramem i tak dalej, to skonfigurowałem to wszystko sobie. Człowieku, północy mi się śniło, jakie głupoty związane z tym TikTokiem, z tym Instagramem, co ja tam robię, co takie, wiecie, dobrze, że ja siku wstaję, bo ja dużo piję, bo ja mniej więcej tam ze 3 razy każdej nocy to wstaję do toalety. No i dobra, co wstałem, te głupoty, ja mówię, nie no, mówi Boże, co to jest, tylko co, ja wiem, jak to działa. Przecież ja mogę zarządzić swoim umysłem, tak? Ja mogę zrobić, co chcę z tym umysłem. Ja mogę wprowadzić, jaki chcę program do tego umysłu. Mi się może śnić nawet to, co będę chciał. Oczywiście to nie będą wtedy sny od Boga, ale ja sobie zrobię program senny. Chcę mieć miłe sny, to będę miał miłe sny. Nie rozumiem. No i co tak zrobiłem? Rozumiesz? Ustaliłem, co ma mi się śnić. Bo i tak mówię, jestem na tym Grypexie, kurczę, taki jestem. To teraz ustalę, co ja będę miał w głowie. Bo mi się nie chce.
mieć głupoty w głowie. Bo ja mam władzę nad tym. To są takie bardzo osobiste, zwykłe sprawy moje. Ale ileż one przynoszą problemu ludziom? Ludzie mówią, ty nie wiesz, co ja mam w głowie. Ja mówię, ja nie chcę wiedzieć, co ty masz w głowie, człowieku. Starczy, że ja wiem, co ja mam w mojej. Ale możesz mieć w głowie to, co chcesz mieć w głowie. Jeśli uznasz, że masz władzę. Jeśli sprowadzisz w dół to, co cię atakuje. Ustawisz to w odpowiednim miejscu. Spacyfikujesz. Takie zachowanie doprowadziło do tego, że szatan odszedł. I tutaj jest dalej napisane, a aniołowie przystąpili i służyli mu. On nawet do tej walki aniołów nie zaprosił wcześniej. Rozumiecie? On nawet ich nie wezwał, nie powiedział, pomagajcie mi tu do walce. Nie wiem, czy to rozumiecie. On nie zaprosił tam aniołów. Czyli nie byli potrzebni. Czyli w osobistym zmaganiu z diabłem nie potrzebujemy nawet anielskiej pomocy. Aniołowie nie od tego są, żeby nam pomagali w osobistej walce z diabłem, bo to jest za cienki przeciwnik, rozumiecie? Aniołów to się wysyła do załatwiania różnych spraw. A nie do osoby, panie, niech twoi aniołowie mnie teraz otaczają ścisłym kordonem, skrzydłami niech mnie chronią z góry, z boku, ze wszystkich stron niech mnie otaczają. I on tam siedzi i myśli, że naprawdę aniołowie go otaczają. Rozumiesz? Przecież to jest jak psychoza maniakalna. A tu wystarczy zastosować metodę Jezusa. On aniołów to zaprosił na imprezę na końcu. On ich zawoła, powiedział, już poszedł. Chłopaki, możecie przychodzić. Dobry. Dla mnie to jest mistrzostwo świata, ale dla mnie najważniejsze, że wiecie co? Że nigdy później jemu nie przydarza się atak. On swobodnie wprowadza mesjański plan. Swobodnie go wprowadza. Jakaż mądrość mu towarzyszy. Jak on omija przeszkody. Jak on omija te w ogóle problemy społeczno-polityczne. On jak, kurczę, jak kameleon w tym wszystkim przechodzi. Zobaczcie. Tam nie ma, że ten Jezus idzie, tu się wywalił, tam się wywalił, tam się wywalił. Tam opresja, tam. On nie ma opresji. On, kurczę, sobie przechodzi pięknie między tymi słupkami życia. I realizuje plan, który ma. Mnie to zainteresowało. Ja mówię, Boże, to naprawdę można tak żyć? Można żyć na ziemi bez ingerencji szatana? To nie to, że go nie ma, ale że on nie ładuje łap do mojego życia? A Bóg mówi, tak, to jest możliwe. Jest możliwe, żeby chodzić w takiej swobodzie wewnętrznej, w takim w ogóle, w takim świetle wewnętrznym, żeby sobie omijać to wszystko w ogóle wielkim łukiem. Potem jest taka sytuacja, że Jezus mówi, o, idzie władca tego świata, chodźcie stąd, w ogóle zabiera ich stamtąd, bo wie, że zaraz będzie dym, bo oni są w różnych stanach. I mówi, idzie władca tego świata, chodźcie. I tam jest taki oryginał, mówi tak, ale on niczego we mnie nie ma. On mówi, ja jestem bezpieczny przed opresją. On do mnie nie podejdzie. Bo co? Bo się spotkaliśmy na polach Jerycha. I dostał taki wpieprz, że pamięta do tej pory. Rozumiesz? Diabeł został tak zlany na tych polach Jerycha, że pamiętał przez cały czas. Cały czas pamiętał, co się stało. I do głowy mu nie przyszło, żeby zaatakować Jezusa jeszcze raz. No to nie jest petarda? Do głowy mu nie przychodzi przez 3,5 roku służby ludzie. Takich gości jak Jan ścina jak chce. Rozumiesz? Ale nie Jezusa.
Jezus zrealizował plan człowieku od A do Z. Chcesz realizować swoje plany? Chcesz być człowiekiem, który w sposób strategiczny planuje swoje życie? Realizuje Królestwo Boże, tak jak Duch Święty mu wskazuje, to musisz iść na pustynię, sam się tam zaprowadzić. Musisz iść pod ducha. Jeśli jeszcze nie byłeś, bo może byłeś, ale jak nie byłeś, to idź na pustynię. Rozumiesz? Nie obawiaj się tego, żeby przejść trening. Nie oszczędzaj się. Nie oszczędzaj się. Zrób proste rzeczy. Podejmij proste. To są proste sprawy. Zrób coś, co będzie trudne dla twojej duszy. Dla twojego ciała. O, idziemy po najprostsze. Trudne dla twojego ciała. Ja kiedyś postanowiłem przez rok każdej nocy się modlić. To było trudne dla mojego ciała. Pracując, mając małe dziecko w domu i tak dalej, i tak dalej. To trudne było dla mojego ciała. Moje ciało się nauczyło. Za mordę wzięte, nauczyło się, rozumiesz o co chodzi. To nie będziesz mi mówiło, kiedy wstajesz, ja ci powiem, kiedy wstajesz. Między drugą a trzecią się, co robisz ciało? Modlisz. Codziennie. Świątek, piątek, niedziela, nieistotne. Zmęczony, niezmęczony. Odchodzisz w ogóle od mentalności zmęczony, niezmęczony. Chce mi się, nie chce. Co się dzieje po roku z duszą człowieka? Tam na taki jest stempel wybity, że się w pale nie mieści. Post, bardzo dobrze. Nie pościłeś nigdy? Proszę bardzo. Nie pościmy po coś, żeby coś wypościć. Tak? Pościmy po to, żeby doprowadzić swoje ciało do stanu nieprzeszkadzania. Wtedy i Boga się lepiej usłyszy i tak dalej, i tak dalej. Czy potrzebujemy ciągle pościć? Nie potrzebujemy. Tak jak nie potrzebujemy ciągle robić jakichś w ogóle ciężkich treningów życiowych. Nie. Bo nie trzeba. Ale pewne rzeczy trzeba przetrenować. Idź na pustynię. Wejdź na górę. Rozumiesz? Weź ciało za mordę. Według tego, jak ci Bóg pokaże. Jezus tak zrobił. On był prosty, więc prosto pomyślał. Co ja tu będę kombinował? Tak? Idę tam. Jak tam pojechaliśmy, i zobaczyliśmy, w jakim to było miejscu, jak to wyglądało, no to mówię, kurczę, wow. Mistrzostwo świata. Dzisiaj tam jest infrastruktura, kolejka i tak dalej, nie? Klasztor stoi nawet. Przylepiony do skały. Ale kiedyś tam były dziury tylko. Dziury w górze. Dzisiaj się tam kwiaty nosi, że to jest święte miejsce, bo tam Jezus siedział 40 dni. Ale on tam siedział i się trenował. Przebadaj te opresje diabelskie. Zobacz reakcję Jezusa. Nie obawiaj się stosować tego samego, co on. Pamiętaj, że całym sobą pokazujesz diabłu, gdzie jest jego miejsce, a nie tylko teologicznym wypowiadaniem słów. Rozumiesz? Wczoraj, człowieku, drżałeś na myśl o tym, nie wiem, że coś tam, że stracisz pracę, a dzisiaj uważasz, że będziesz w stanie diabłu powiedzieć co? Gdzie jest jego miejsce? Wysyłasz SMS-y lękowe. Rozumiesz, o co chodzi? Zachowujesz się w lękowy sposób i myślisz, że co? Że on cię posłucha, wiesz, precz? Powiedz mu precz. Jeszcze raz, powiedz precz. No jeszcze, no. To go kręci. No tak. Przyjmij postawę wiary. Trenuj wiarę. Trenuj swoją w ogóle całość swojego życia. To ci pomoże. Trening ci pomoże.
chcę, żebyście o tym wiedzieli, bo ja chcę wam przybliżać obraz Jezusa takim, jakim on jest, żebyście mogli korzystać na maksa w ogóle z tego, nie? Ja z tego skorzystałem na maksa i ja nie znam lepszego nauczyciela. I wiecie co? Ja w to wierzę, że to, co przeżył Jezus w każdej dziedzinie, to jest początek i koniec tematu. Czyli, tak jak powiedziałem wcześniej, diabeł inaczej nie atakuje obecnie ludzi, jak w ten sposób, jak atakował Jezusa. I trzeba wiedzieć, że Jezusa zaatakował z największą siłą, jaką posiadał. Żadne z nas. Choć nam się wydaje, jakie ciężkie opresje przechodzimy. Jak to jest ciężko. Rozumiecie? Nie jest ciężko. Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się, aby to słowo głęboko dotarło do każdego z nas. I aby to słowo otworzyło nam nową przestrzeń zrozumienia, jaki jest diabeł i w jaki sposób mamy go traktować. Modlę się też, Ojcze, żebyśmy rozumieli coraz bardziej naszą pozycję i tą pozycję, pozycję władców, sprawowali coraz większą efektywnością w naszym życiu. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteśmy predysponowani do służb szerzenia Królestwa. I modlę się teraz w tym miejscu, aby każdy z nas, jeśli jeszcze nie zdecydował się na kompleksowy trening, to teraz podjął tą decyzję. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty jesteś wierny w realizacji Twojego słowa i że jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Jeżeli ktokolwiek dziś taką decyzję podejmie, to Ty będziesz z nim współpracował w mocy Świętego Ducha. Amen.